obecność na dzisiejszej konferencji prasowej. Ja nie ukrywam, że od długiego czasu staram się dość rzadko wypowiadać w sprawach, które dotyczą bezpośrednio miasta Koszalin, ale sprawy, które dotyczą pieniędzy mieszkańców Koszalina i mam do trafienia tych pieniędzy, to ja jednak mam obowiązek zabrać głos, zwłaszcza, że sprawy, o których będę za chwilę mówił, będą dotyczyć tylko i wyłącznie w całości spraw związanych z gospodarką odpadami i ze spalarnią, a więc z tym obszarem, który jest wprost częścią rzeczy, o którymi się zajmuję od lat. Może mało skromnie powiem, ale jestem, nie ulega wątpliwości, ekspertem w tej dziedzinie. W ubiegłym tygodniu prezydent Koszalina podpisał list intencyjny w sprawie dotyczącej budowy na terenie miasta spalarni śmieci zakładu termicznego i odpadów. Wolałbym używać tego typu określenia. Kłopot tylko polega na tym, że pan prezydent albo świadomie wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych, tak jak samorządowców, pozostałych mieszkańców Koszalina, albo jego doradcy, których ma bez liku już zajmującymi się tym obszarem, jego wprowadzili w błąd. Albo nabrał cech jego dzisiejszych sojuszników, czyli PiS-u. Oni też systematycznie kłamią i posługują się słowem chcielibyśmy. Bo w roku 2010 prezydent Koszalina otrzymał pieniądze na budowę zakładu termicznej obróbki odpadów. Te kwoty, które wtedy otrzymał, wynosiły 270 milionów złotych dotacji. Pamiętam, bo sam decyzję dotującą budowę tego typu instalacji w Koszalinie podpisywałem. Podpisywałem również decyzję dotyczącą kilku innych miast w Polsce. Szczecina, Poznania, Konina, Białegostoku czy Krakowa. Wszędzie tam instalacje tego typu powstały, zakłady termicznej obróbki powstały. Prezydent Koszalina wydał kilka milionów złotych na przygotowanie do tej instalacji. Dokładnie wydał kwotę, żeby Państwu nie skłamać, 2 390 525 złotych i 40 groszy, tak wylicza sam prezydent. Tyle wydał na te dokumenty, więc dokumentację związaną z decyzją środowiskową i różnego rodzaju analizy, ekspertyzy. Wszystkie te pieniądze trafiły do kosza, do śmietnika. Znaczy, on je wyrzucił w błoto, bo jakiś czas potem zrezygnował z budowy tejże instalacji, zrezygnował z budowy spalarni śmieci i znaczącą część tych pieniędzy oddał z powrotem do dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Były to pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w związku z tym były twarde reguły gry. Pieniądze trzeba było wydać i rozliczyć i zamknąć inwestycje do końca 2015 roku. Powtórzę, prawie 2,5 miliona złotych zostało wyrzuconych w ten sposób w błoto, zmarnowano te pieniądze. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisuje list intencyjny i jakby nigdy nic się nie stało, mówi, rozpoczynamy budowę z instalacji związaną z termiczną obróbką odpadów. Pytam, co z tamtymi pieniędzmi? Zmarnowane. Poszły nie wiadomo gdzie. Ale rozumiem, że prezydent ma na nowo po 10 latach ambicje realizować tego typu projekt. Kłopot polega również na tym, że zmieniło się prawo europejskie. Zmieniło się bardzo dużo w tej części. Tak jak w 2010 roku tego typu instalacje były wspierane ze środków unijnych, to 2018 roku, po zmianie dyrektywy odpadowej i przyjęciu zasady gospodarki w obiegu zamkniętym, nie ma już pojęcia w zasadzie śmieci, tylko są odpady, a odpady nadają się do ponownego przetworzenia. Co to oznacza w takim wymiarze prawnym, praktycznym? Otóż to oznacza, że 50% odpadów komunalnych wytworzonych do końca 2020 roku musi być ponownie poddane przetworzeniu. To oznacza, że do roku 2035 będzie ta liczba wynosiła już 65%. To oznacza, że do końca 2023 roku w
wszyscy producenci opakowań, czyli butelek, puszek, butelek plastikowych, opakowań papierowych czy foliowych, będą mieli obowiązek odebrać 100% odpadów i ponownie je przetworzyć. To oznacza na końcu, żeby już utrudniać, że prezydent, budując instalację termicznego przetwarzania odpadów, de facto nie będzie miał co spalać, bo wszystko, co zostanie zebrane w sposób selektywny, nie będzie mogło podlegać spaleniu. Po prostu nie będzie. Tak mówi prawo. Przypomnę, prezydent ma do dyspozycji pełnomocnika, państwo wiecie, że ma pełnomocnika do spraw zmian klimatu, zatrudnił w Miejskiej Energetyce Cieplnej dyrektora do spraw strategii, płacił mu kilkanaście tysięcy złotych, Waszkiewicza Marcina, płacił mu kilkanaście tysięcy złotych i oni to powinni wiedzieć. Jeżeli tego nie wiedzą, albo dokonują, pobierają pieniądze w sposób nieuprawniony, bo się po prostu nie znają, albo jeżeli robią to w sposób świadomy, to dokonują świadomego oszustwa. Chciałoby się powiedzieć, z kim przestajesz, takim się stajesz. Prezydent Jedyński współpracuje dzisiaj bardzo mocno z PiS. I powtórzę to jeszcze raz, to są specjaliści od wprowadzania ludzi w błąd. Ja nie mam innej drogi niż taka publiczna. I stąd moja prośba, przecież prezydent ma instrumenty, rządzi. Nie marnuj publicznych pieniędzy. Piotr, to nie są twoje własne pieniądze. Skończ swoją prezydenturę w sposób godny. Nie kłam i nie oszukuj. To nigdy nie była cecha, która była bliska Platformie. PiS-owi jest bliska. Dzisiaj to współpracujesz z nimi, marnujesz pieniądze publiczne. Zakład Termiczny Obróbki Odpadów nigdy nie powstanie, bo w ramach nowej taksymetrii nie będzie finansowania ze środków unijnych. Więcej, Komisja Europejska dzisiaj przyjęła kierunek, w którym zdecydowała, że nie będzie również zgody na finansowanie ze środków, z pieniędzy publicznych. Wprawdzie jest jeszcze konkurs w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 100 milionów złotych na dotacje, ale ty ich nie dostaniesz, dlatego że ty nic nie masz. A to jest ostatni konkurs, który będzie dedykowany do tych rzeczy, więc po co ten teatr, po co te oszustwa? Posprzątaj miasto. Zamiast wydawać pieniądze na dokumentację, która do niczego nie będzie służyć, już 2,5 miliona blisko zmarnowałeś, posprzątaj miasto, będzie dużo większy efekt dla nas wszystkich, bo dzisiaj rzeczywiście czystość miasta pozostawia wiele do życzenia. Tyle z mojej strony, to od mnie apel. Ja Państwu przekażę te dokumenty, które świadczą o tym, że pieniądze rzeczywiście zostały już raz zmarnowane. I to jest dokument podpisany przez pana prezydenta Piotra Jedlińskiego ze świeżą datą 21 kwietnia 2022 roku. Więc pan Jedliński w całości ma świadomość, że już raz parę milionów złotych zmarnował, więc mam nadzieję, że następnych milionów złotych nie będzie marnował. Tyle w tej części spalarniowej. Jak już mówię o odpadach, to muszę się do jeszcze jednej rzeczy odnieść. Ja przestrzegałem tych radnych, którzy przychodzili do mnie w czasie, gdy trwała dyskusja na temat sposobu ograniczania opłat za pobór odpadów w koszenie. Przestrzegałem przed wyborem i mówiłem, że wybór, który jest sugerowany przez ratusz, jest wyborem błędnym, ten, który został przyjęty, bo on jest wysoce niesprawiedliwy. Jeżeli Państwu zobrazować się niesprawiedliwość tego wyboru, to chcę powiedzieć, że są osoby, które mają super nowoczesne domy, takie choćby jak Piotr Jedliński. Chwała stadzie mu, to jest, miał prawo sobie taki super nowoczesny dom wybudować. On płaci stawkę tak jak 58 zł, tyle płacimy wszyscy w koszeniu od gospodarstwa domowego. I jest pani, która mieszka w 30 metrach kwadratowych, starsza emerytka. Ona płaci dokładnie tyle samo. Czy Państwo uważacie, że to jest sprawiedliwe? To nie jest sprawiedliwy system. Siłą rzeczy każdy właściciel domu wytwarza odpadów więcej. Właściciel bogatszy wytwarza odpadów więcej. Osoba biedniejsza, osoba mieszkająca na bardzo małym mieszkaniu socjalnym płaci mniej. Dla niej 58 zł to poważny wydatek. Dla kogoś bogatego 58 zł to być może nie jest to kwota, na którą warto się pochylić. A siłą rzeczy ratusz narzucił w
tej sprawie pewien sposób naliczania opłat wysoce niesprawiedliwy. Wysoce niesprawiedliwy, bo uwaga, w tym przypadku biedni dopłacają do bogatych. Czy tak powinno być? Ja zapytam w najbliższym czasie różnego rodzaju organizacje społeczne, gdzie ja coraz dalej poszalina, czy rzeczywiście uważają, że to jest sprawiedliwy sposób naliczania opłat, i po tych konsultacjach cały materiał przekażę do ratusza z nadzieją, że prezydent zmieni sposób naliczania opłaty, czyli zaproponuje Radzie Miejskiej uchwałę i po raz pierwszy ją prawdziwie uzasadni. Bo to uzasadnienie, które czytałem przed przyjęciem uchwały przez radnych miejskich, było delikatnie mówiąc żenujące. Znaczy widać, że napisali to ludzie, którzy się kompletnie na sprawach nie znają albo mają złe intencje. Jedna i drugie jest karygodna. Brak wiedzy albo zła intencja w tym przypadku jest karygodna, bo obciąża po prostu mieszkańców Koszalina. Tyle z mojej strony. Pewnie by się nie odzywał, gdyby nie ten list intencyjny. Ten list intencyjny prowokuje do jednoznacznego odniesienia się do sytuacji. Mam nadzieję, że w krótki sposób, ale dość jednoznaczny, wyjaśnią Państwo, dlaczego ta sprawa nigdy nie powstanie, a wydanie choćby złotówki na ten projekt będzie świadczyć tylko i wyłącznie o tym, że ludzie, którzy wydają te pieniądze, marnotrawią publiczne pieniądze. To nie są prywatne pieniądze, to są publiczne pieniądze, a publiczne pieniądze, nawet jedna złotówka, wymaga dbałości o nią, a nie marnotrawienia. Czy jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję za spotkanie.